Witajcie przyjaciele, jestem ponownie nad Motławą. Mam nadzieję, że zmyję hańbę z poprzedniego odcinka. Wtedy złapałem tylko kilka płotek jednego leszczyka, a bardzo chciałem się wam pochwalić, że umiem łowić, więc mam nadzieję, że dzisiaj się to uda. Pogoda jest generalnie taka sobie, jest bardzo upalnie, jest w tej chwili, nie wiem, 27-28 stopni. Burzowo, no i jak mawiają starzy górale, albo będzie brało, albo nie będzie. Ja już mam wędkę zarzuconą, biorę się za łowienie, mam nadzieję, że dzisiaj będzie się czym pochwalić. Zapraszam do oglądania. No, honorowa rybka już jest, przynajmniej nie będzie się czego wstydzić. Taka oto płoteczka. O, dosyć spora. No, całkiem ładna. Jak na początek nieźle. O, tym razem taka całkiem. Ciekawe, czy się uda wyciągnąć, czy żyłeczka pęknie. O, ty franco. No, jest ładna. Troszkę mi się przybrudziła, ale zaraz w wodzie się odmoczy. Ta jeszcze ładniejsza. Z 30 parę dekoma. No. I jest kolejna płoteczka. Też całkiem. O Jezu. To jest chyba największa. Ciężko było ją wyciągnąć. A się udała operacja. No, ta już jest przyzwoita. Elegancko. Jest wreszcie leszczyk. Mam nadzieję, że się nie urwie. Dzisiaj chyba jest wymiarowy. No raczej tak. Na szczęście ma wymiar. Można go wrzucić do siateczki. O! Taka ładna rybka. O kurczę. Tak za dobrze to on zaczepiony nie był. Jest drugi leszczyk wreszcie. Trzy brania zmarnowałem. Do czterech razy sztuka. Tym razem mu się nie udało. No tak. Przynajmniej wygląda, że mniejszy. No i patrzymy, będzie miał czy nie. O, takie naciągane 40. Może być. Dziękuję. Norma prawie wyrobiona. Dwa leszczyki. Przeważnie łowię trzy. Także łudzę się, że może jeszcze jeden się trafi. Ja pomału kończę. Musiałem założyć taką fajną kufajkę. Nie ze względu na to, że jest zimno, bo jest bardzo ciepło, ale po prostu znowu mnie komary zaatakowały. To jest ten mój krwiopijca, ale jego sekundy są policzone. Połów wygląda tak. Dwa takie leszczyki. Kilka płoteczek. Nie jest najgorzej. No, leszcze zabieram niestety, bo moja mama je uwielbia. A płotki idą do wody. Ja już jestem praktycznie spakowany, z tym, że jeszcze
Czeka mnie płukanie siatki, bo siatka śmierdzi tak, że powiem wam, że aż w oczy szczypie. No niestety, to jest ta najgorsza część łowienia. Śmierdzące siatki i podbieraki. Trzeba to wszystko domyć, bo inaczej w samochodzie będzie śmierdziało jak nie wiem. Temat załatwiony, można się zrywać. Która to jest? 19:43, czas najwyższy. Teraz jeszcze małe zakupy i wieczorne oglądanie telewizji. Korkarz się tu ledwo mieszczy. Dziada z babą brakuje. Wykrywacze, wędki. A dla mnie i to coraz mniej w tym samochodzie. Nie no, taki żarcik. Trzeba powynosić tego dziadostwa, tego sprzętu do domu i się miejsce znajdzie. To tyle z Nadmutławy. Dalsza część filmu najprawdopodobniej jutro. Jeszcze tylko nie wiem, gdzie pojadę i co będę robił. No i dzisiaj znowu jest pogoda, więc trzeba korzystać. Jadę poprawić to jeziorko, na którym byłem w poprzednim odcinku. Nakopałem wtedy sporo, nie wiem czy coś jeszcze zostało, ale jest tam kilka niezrobionych takich pomniejszych plażyczek. Zobaczę co na nich uda się wykopać. Tafla jeziora jest przepiękna. Cieplutko, kolejny ciepły dzień wrześniowy, o dziwo. Więc nic, tylko wypoczywać. No tam właśnie w oddali widać te kolejne plażyczki, tam są dwie. Tu jest jeszcze jedna, to jest trzecia. Czwarta i piąta. Tam widać, ktoś chyba łowi ryby czy coś. Na początek 10 groszy, niby w tym samym miejscu, w którym byłem wczoraj. Drugi strzał i już kumulacja. 2 złote i 2 grosze. Nie, 10 groszy. 2 złote, 10 groszy. No, zamęczą mnie te drobniaki. Wczoraj było dużo i dzisiaj też jest dużo. Kolejny sygnał. No, tym razem chociaż 50 groszy, to już coś. No to może teraz. A jest coś. Jakiś kolczyk. Wygląda na kolczyk. No i fajnie, przynajmniej pierwsza biżuteria dzisiaj. Zobaczę jeszcze tutaj obok i później idę na drugą stronę. Tam też może być ciekawie. No, sygnał taki koło 19. Albo 2 złote, albo jakiś mosiądz. No, zobaczymy. O, panie. Miedziana obrączka. Ja bym wolał takie bardziej żółte albo białe. Czerwone niekoniecznie. No ale jest, jest fajnie. No i teraz za jednym zamachem kupa złomu. Jakaś zapinka. Od zegarka pewnie. No i następny kolczyk. No i krzyżyków ciąg dalszy. Ledwo go zauważyłem. Tym razem taki. Słaby mam wzrok, ale próby widzę, więc sreberko. Perelek się trafił. 1968. No, zbieracze aluminium pewnie mieliby gratkę. Myślałem, że to hełm niemiecki. A to tylko durszlak. Myślałem, że to szpilka od namiotu. A to imbusik. Taki nietypowy, długi. Kto wie, może się przyda. A i Marcela udało się wykopać. Sygnał taki niewinny, a tu taki kloc moneta.
20 zł, 76, coś takiego. Jest i drugi marcelek. Ale ktoś płakał, jak zgubił. No, na tym wyraźnie widać 76. No i znowu się coś zaczerwieniło. Miedziany chyba. Z taką literą Z. No cieszy. Z, to pewnie jakiś rosyjskich żołnierzy. Jest i 2 złote. 1977. Co my tu mamy? A, piątalek. PRL. Nawet rok widać, 1983. Na chwilę pokażę wam, co wyszło z tego jeziora. Nie jest tego za wiele, ale trzeba wziąć pod uwagę, że to jest dzień drugi już. Aha, jeszcze jedna rzecz. Już wspomniałem wam, żebyście nie wrzucali tych jednogroszówek, czy tam 10-groszówek, na szczęście, tylko jakieś wyższe nominały. No, a druga sprawa jest taka, że wczoraj znalazłem łyżkę, już mi się w domu one nie mieszczą, w szufladzie, a brakuje mi noży i widelców, także jeżeli jedziecie nad wodę, nie zabierajcie łyżek, tylko noże i widelce, będę wdzięczny. Tu mam raz, dwa, trzy, cztery blaszki wędkarskie, trochę łowiu, jakiś guzik taki w kąpielisku. Myślę, że ten guzik to chyba nie jest jakiś świeży, to jest coś chyba starszego. Taki fajny krzyżyk. Szkoda, że nie znalazłem łańcuszka. Do tego pierścionek miedziany. Jakiś kolczyk. To jest chyba srebro, tak mi się wydaje. Jakaś zabawkowa obrączka. Kolczyk miedziany. Imbus taki długi, nietypowy. Z PRL-u 20, 45, 47, 48, 20, 2, no jakieś 3-4 zł ze współczesnych, ale to akurat nie ma żadnego znaczenia. No dobra, plan na tą chwilę jest taki, że tutaj zakończę i jadę na dwa jeziora obok zobaczyć, jak to wygląda, aczkolwiek nie będę już dzisiaj łowił, bo nie mam na to czasu i chęci, bo trochę się zmęczyłem. To tyle z tego jeziora. Serdecznie zapraszam was do oglądania moich kolejnych odcinków. Do następnego, przyjaciele. Cześć!